kochani, witajcie u mnie na kanale. Ja nazywam się Iza i zapraszam was do oglądania tego odcinka vloga zwał jak zwał. Ci, co są nowi na moim kanale, zachęcam was do zostawienia subskrypcji. Komu się podoba ten filmik, niech zostawia łapkę w górę. Łapki w górę mnie motywują do nagrywania. Wiem, że jest tutaj mnie teraz ostatnio troszkę mniej, ale staram się wrócić do formy. Nawet tutaj dziwnie jest mi tak nagrywać, bo trochę wyszłam z wprawy. Wiem, że tutaj trochę na mnie słońce świeci, no ale starajcie się to ignorować. Ja jestem teraz w samochodzie, zbieramy się na zakup balonów dla mojej przyjaciółki, która ma dzisiaj urodziny. Tak więc robię jej niespodziankę, kupujemy balony, zrobimy takiego grilla, ognisko grilla. Dzisiaj jest mega ciepło, jest 73 stopnie, czyli około, nie wiem, 23-4 na Celsjusza. Tak więc mojej mili jedziemy kupić balony, jedziemy kupić produkty na grilla i jedziemy kupić jej prezent. No, nie mam prezentu, ona wychodzi z pracy za 2 godziny. Tak więc no nie mam dużo czasu, też trochę dzisiaj długo mi zaszło z zebraniem się i od razu chciałam tutaj tak nawiązać troszkę, ponieważ nie wypowiadałam się na ten temat tutaj na YouTubie, co ja o tym sądzę, o tej wojnie, o tym wszystkim. Otóż moi mili, ja tutaj nie będę wyrażała mojej prywatnej opinii, bo zaraz by tutaj pewnie była fala hejtu, ale wiem, co się dzieje i to uważam, że to nie jest powód taki, że no nie wiem, ja mam się jakoś ograniczać, mam tutaj nic nie wrzucać, czy no nie wiem, mam się skupić tylko na tej wojnie. No nie, ja wiem, że się źle dzieje, łączę się w bólu z tymi ludźmi, którzy teraz na tym no cierpią. Trzymam kciuki, żeby to jak najszybciej się zakończyło, no ale życie toczy się dalej. Ja tutaj będę dalej nagrywała, żebyście mieli też taką odskocznię, ja żebym miała też psychicznie odskocznię. Tak więc moi mili, już bez zbędnego ciapania, łapka, subskrypcja i lecimy dalej z vlogiem. Mała poprawka, dlatego że urodziny nie są dzisiaj, a jutro. Dzisiaj po prostu świętujemy, teraz tak się właśnie zastanowiłam, że coś mi nie pasuje. Tak, urodziny są jutro, ale jutro no idę do pracy, niestety nie dostałam dnia wolnego. I dzisiaj sobie to jakoś tak nadrobimy. Tak więc no, będzie zabawa, będzie się działo. Proszę, powiedzcie mi, że ja nie jestem jedyna, która ma taki bajzel w torebce. I to dosłownie bajzel. Właśnie szukałam telefonu i telefon leży tutaj. Przegrzebałam wszystko, no i od razu co? Panika. Panika raja. Nawet boję się patrzeć, co tam jest. Cała historia sprzed 2 tygodni. No zobaczcie. Syf, kiła i mogiła. Wchodzimy do środka. Wszystko jest tutaj gotowe na Patryka. Jest to 17 marca. Ja już moje outfity mam przygotowane. Tutaj jest przygotowane też na święta. O, wow, jakie króliczki. Ten sklep jest moim ulubionym sklepem, ponieważ tutaj czuję się jak milionerka. Wszystko jest za dolara i to dosłownie, nawet nie trzeba patrzeć na ceny. Oj, chyba się ceny trochę pozmieniały, jest teraz $1.25. W ogóle patrzcie, jakie ładne paznokcie sobie zrobiłam, mega się nimi jaram. Tutaj są takie jakieś zastawy, obrusiki, to myślę, że na to się skuszę. Tutaj chusteczki, wezmę może dwa takie widelce. To trochę małe, obrus nie potrzebuję. No i nie wiem, co by tutaj jeszcze jest do wyboru, chyba nic już nie ma. Dobra, lecimy dalej. Wezmę też takie coś, nie wiem co, ale fajnie wygląda. Też oczywiście musimy wybrać jakąś torebkę na prezent. Nie wiem, jakąś naprawdę chciałabym taką odskulową, ładną. Sama nie wiem. I zdecydowałam się na tą, biorę tą, bardzo fajna. I to jest takie kokardki po drugiej stronie. To też jakąś muszę wybrać taką dowaloną, jakąś ładną. Jakbym pewnie miała do wyboru z 2-3, to bym się zdecydowała, ale że jest tak duży wybór, to jest mi o wiele ciężej wybrać. No nie wiem, tak żeby kolorystycznie też pasowała do tego. Jakąś taką może
coś takiego. No nie wiem, nie, to chyba nie będzie za bardzo pasowało. Ewentualnie o coś takiego. To jest nawet fajne. O, będzie też nawet pasowało. O, i nawet pasuje. Dobra, bierzemy to. Tutaj są takie artykuły urodzinowe. O, taka czapaja. Fajna, bardzo fajna. Urwana. Ups. Dobra, bierzemy jej taką koronę. Happy birthday. Bardzo ładna. I co by tutaj jeszcze wziąć? O, taki napis, ta kolorystyka będzie różowo-fioletowa. To jest nawet taka ozdóbka. Happy birthday. Nie wiem, czy to w sumie brać, czy nie. Weźmiemy też taką szarfę Princess. Tutaj są takie dyski, o takie coś. Będzie to na zewnątrz, więc nie wiem, czy będzie gdzie to w ogóle zaczepić. No, ale zobaczymy. No i jakieś może talerzyki. O, tutaj też są takie fajne, różowe. Weźmiemy o takie, z napisem też wszystkiego najlepszego. Dwa takie zestawy. No i nie wiem, co by mi tutaj jeszcze się spodobało. Takie jakieś karnawałowe. Też zobaczcie, jaka tutaj jest kolekcja balonów. Już widzę, na które się zdecyduję. Tam już są część z nich napompowana. Jednak ja będę wybierała z tych, co są oczywiście nie napompowane. Ale się wkurzyłam. Otóż nie mają balonów z helem. W sensie balony mają, ale helu nie mają. I teraz muszę jechać do innego. Czas tyka, tak więc sądzę, że dzisiaj chyba nie uda mi się załatwić tego prezentu. Będę musiała się jutro zwolnić z pracy, żeby po niego pojechać. No po prostu too much, jak na jeden dzień i no nie wiem, tak wszystko szybko się po prostu dzieje, że no nie mam czasu, po prostu nie mam czasu, jeszcze muszę rozłożyć te rzeczy, zanim ona to zobaczy. No crazy, po prostu crazy, ale mam nadzieję, że uda mi się wszystko ogarnąć. Oczywiście jak to ze mną, na wysokich obrotach albo wcale, nie, no po co? Po co życie ma być takie łatwe, no wiecie? Skoro można go sobie komplikować, czas może nam go komplikować. Nie no, już po prostu nie mogę. Podejście numer dwa, miejmy nadzieję, że tutaj się tym razem uda. No zobaczymy. Kolekcja się nam już zaczyna powiększać. Na razie mamy tyle, jeszcze zamawiamy. Zobaczymy, jak to się skończy. Mamy około 16-17 balonów. Idziemy teraz po ciężarki i będziemy to ustawiać. I te kolory takie trochę niepasujące do naszych balonów, ale chyba zdecydujemy się na ten fioletowy. Najbardziej kolorystycznie mi spasował. Wzięłam takie świeczuszki, kupimy jakieś może babeczki, bo na torta nie sądzę, że uda nam się gdzieś dzisiaj dostać już o tej godzinie. Tutaj są jeszcze takie rodzaje świeczuszek. No nie wiem, chyba te najbardziej mi podeszły. Już pięknie się to tutaj prezentuje. Tutaj będziemy mieli nasze siedzenie. Zaraz tutaj nakryję też stół. No i rzeczywiście mogłam w sumie kupić obrus, ale no już trudno. Dużo balonów. Jeden nam odleciał, no ale it is what it is. Tutaj jeszcze są takie dwa na przywitanie. Tak się prezentuje cała tutaj nasza uczta. Jesteśmy pod Krakusem, to jest polski sklep. I co tutaj produkty, powiem wam takie, no naprawdę, dosyć konkretne. Więc idziemy teraz na zakupki. Czekamy właśnie tutaj na obsługę. Zobaczcie, jakie mięska, kiełbasy. Takie przykładowe ceny sobie tutaj możecie zobaczyć. Na przykład funt tych parówek jest 7 dolarów. Tutaj są jakieś kabanosy za 9 dolarów. I cała reszta tutaj kolekcji. Tak więc szybki update, moi mili. Prezentu dla Wiktorii nie będzie. Będzie dopiero jutro w jej prawdziwe urodziny. Wolnię się z pracy, żeby to jej tutaj ogarnąć. No i teraz stoimy pod sklepem i czekamy na nią. Z takich większych jakichś ciekawostek to nic specjalnego. Będę się odzywała do was jeszcze potem, ponieważ chcemy zrobić akcję, że odwieziemy ją do domu, wymyślimy jakieś coś, że musimy jechać, a pojedziemy po jakieś babeczki do ShopRite'u. ShopRite to taki sklep, coś w stylu Walmart, tylko troszkę mniejszy, taki bardziej... chyba ekologiczny bym powiedziała, są takie trochę lepszej jakości produkty. No ale tak jak mówię, mam nadzieję, że coś znajdziemy, ponieważ jest niedziela, godzina 4:00. I taki szybki update, ceny paliwa poszły mega w górę, nie wiem czy możecie tam widzieć, 4,16 za galon i 5 dolarów za diesel. Jeszcze niedawno było to 3,55, z dnia na dzień podskoczyło na 4,16. No jest mega różnica. Taka ciekawostka to na stacjach, tutaj jest stacja, na stacjach u nas nie da się kupić alkoholu. Musicie się wybrać do typowego sklepu alkoholowego po taki zakup. Idziemy właśnie do ShopRite'u, tutaj wchodzimy do sklepu. Wydaje mi się, że w sumie już parę tutaj razy nagrywałam coś, tak więc ci, co są bywalcami na moim kanale, będą wiedzieli o tym sklepie troszkę więcej. I zaraz może podskoczymy jeszcze po jakiegoś szampejna, tak więc wchodzimy. Zobaczcie, jakie tutaj piękne kwiatuszki. Ładne, ładne. Bardzo ładne. I tu jakieś bukieciki. Może w sumie jakiś bukiet bym się skusiła. To już wszystko tutaj wiosennie wygląda. Mega. O, tutaj macie za 13 dolarów taki bukiecik róż.
dlatego tutaj więcej ludzi kupuje chyba bukieciki. Tutaj nikt nie kupuje po jednej róży. Nigdy się z czymś takim tutaj nie spotkałam, ponieważ nie jest to aż taki duży koszt. Zobaczcie też, jakie piękne tutaj róże są, takie w szklanej czymś, nie wiem, to jest jakaś woda. $17. It's nice, right? I idziemy teraz szukać jakichś cupcake'ów. O, tutaj jaki ładny. Tutaj taki ładny talerz z ciastkami, bardzo fajny. O, jakie ładne! $5 takie ciasteczka. Są z kawałkami M&M'sa, no ale my potrzebujemy wbić świeczki. Tutaj są jakieś torty. No nie, za urodzinowo nie wyglądają. O, to jest taki tęczowy w środku za $17. Nie wiem, którą się zdecydujemy, chyba na tą Oreo. I zobaczcie, też taka ciekawostka, tutaj w Stanach bardzo często oni piszą, ile co ma kalorii. Więc nawet na takich labels, jak macie te metki, tam na przykład pisze, że taki cupcake, ten Oreo, to ma 660 kalorii. Kupiliśmy 8 takich tutaj różnych babeczek i na nie powkładamy świeczki, za to nas wyszło $32, no nie jest źle. Kupujemy tutaj Grey Goose'a cytrynowego, nie wiem, jak to się skończy, ale to jest prezent tutaj od Joe'a dla Vicky. I tak przykładowo tutaj wygląda taki sklep alkoholowy, bardzo duży wybór. Jest i nasza solenizantka. Ej, co ty? Chodź tu, solenizantko, co ty idziemy, robisz? Idziemy, idzie. Nie, nie. Solenizantka, nie, no jest... dzisiaj. Jutro nie wytrzymam. Dzisiaj. Dla ciebie jest dzisiaj. To jest jutro. Jesteście niesamowici, naprawdę. Nasza cała zastawa kuchenna tak się prezentuje. Oczywiście jeszcze kiełbaski i tego typu rzeczy będą przychodziły. Tutaj jest nasza dama. Witam. Mamy też tutaj pierś z kurczaka w panierce z gyrosa. I to, co się gotuje. Na razie mamy tylko tyle, bo czekamy na resztę towarzystwa. I tak wygląda tutaj nasza maszyna. Zrobiło się już ciemno i nasze ognisko ma totalnie inny urok. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Na tym ognisku nie mamy nic, bo wszystko robimy na grillu. Ale no, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, mega vibe. Babki sobie siedzą pod kocem i zobaczcie sobie, jakie pioseneczki z dawnych czasów. Miley. That was supposed to be birthday cake, but there's no cake and there's no lights and there's no candles. I fucked it up. Kochani, jak już możecie zauważyć, wróciłam do siebie do domu. Jestem mega zmęczona, idziemy spać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. Też tutaj wrzucam Wam początek mojego filmiku, którego mi się nie udało dokończyć, ale był taki zamysł. Tak więc tutaj wrzucam Wam początek filmiku z kasyna. Możecie zobaczyć tutaj początek podróży, ale no końcówka już no trochę inaczej się te losy moje potoczyły. Tak więc wrzucam Wam już teraz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jedziemy do kasyna w Atlantic City. Atlantic City jest to druga z największych miejscowości, jeżeli chodzi o kasyna. Jest ona porównywalna do Las Vegas. My jedziemy, tutaj mamy bliżej, jest 2 godziny drogi przed nami. Zatrzymaliśmy się teraz na małe zakupy tutaj w ShopRite. Kupujemy jakieś małe przekąski i lecimy w drogę. I moi mili, nie jestem sama, ponieważ jestem z Wiką. Wika przyleciała do mnie z Polski. Jedziemy teraz do kasyna. Albo wygramy, albo przegramy wszystko, tak więc... Zobaczymy, śledźcie. Zobaczymy, jak wrócimy na wozie czy pod wozem. No i jesteśmy w królestwie chipsików, przekąsek. Myślę, że postawimy na Doritosy. Doritosy tak, by the way, u nas kosztują... O, jaka deal, 3 za 9,47. Raj napojów, sód. Dawno nie robiłam jakiegoś takiego vlogu z zakupów. Popularne są też takie wózki, nimi najczęściej jeżdżą takie osoby otyłe i sobie tutaj ładują różne rzeczy, taki koszyczek i tutaj sterują. Zobaczcie, jak taka maszyna wygląda, ona się chyba teraz tutaj ładuje. A tutaj ludzie stawiają na wygodę, no i aż sama mi się przejechała taką maszyną.
kochani, jest godzina prawie 12, prawie północ i właśnie dojechaliśmy. Zaraz wchodzimy się, jak to się mówi, check-in robić. Doki no tutaj są po prostu obłędne, już wam odwracam kamerę i pokazuję, co się tutaj znajduje. Trochę to nie oddaje tego takiego widoku, który ja widzę na własne oczy. To jest to kasyno, w którym zostajemy, nazywa się Haras. Harrachs? Nie wiem jak to mówić. I ma tutaj takie fajne slogany, które się wyświetlają. Idziemy teraz do windy. Było strasznie ciężko znaleźć miejsce parkingowe.